Wysoka Rado na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w związku z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, otwieram 38. sesję Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Ustawowy skład Rady wnosi 14 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam Państwa radnych, witam Pana Pawła Baja, Burmistrza Głogowa Małopolskiego, Pana Piotra Niedzielę, zastępcę Burmistrza Głogowa Małopolskiego, Panią Lucynę Alberską, skarbnika gminy, Pana Remigiusza Wzorka, sekretarza gminy i Pana Witolda Pruchnika, radcę prawnego. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie pierwszym. Jest to przyjęcie porządku obrad. I tutaj uwaga, Państwo na komisji omawialiśmy, podczas komisji omawialiśmy uchwałę nr 507, ale z uwagi na fakt, że ta uchwała była dostarczona po terminie, nie było 7 dni, więc musimy przyjąć, że tę uchwałę przyjmujemy jako uchwała dodatkowa. I bardzo proszę Państwa o przegłosowanie tej uchwały, żebyśmy ją mogli wprowadzić do porządku dzisiejszego spotkania. Kto z Państwa, proszę się przygotować do głosowania, kto z Państwa jest za przyjęciem tej dodatkowej uchwały do porządku dzisiejszych obrad, proszę o naciśnięcie przycisku bądź słownie wypowiedzenie zgadzam się, bo nie wiem, czy jesteśmy gotowi na elektroniczne potwierdzenie tego udziału. Tak, jesteśmy. Kto zapraszam do głosowania? Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że dodatkowa uchwała została przyjęta do dzisiejszego porządku obrad. W takim razie porządek został obrad przesłany drogą elektroniczną do Państwa. Czy w sprawie porządku obrad Państwo radni mają jakieś uwagi? Nie widzę, nie słyszę chętnych. W takim razie przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad po zmianach? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo, drugi punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony w biurze Rady, był przesłany drogą elektroniczną do radnych. Czy w sprawie protokołu Państwo radni mają jakieś uwagi? Nie widzę chętnych, nie słyszę zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze nie zagłosował? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 37. sesji jednogłośnie. Kolejnym punktem jest ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwo mieszkańców, policja i straż miejska. Sprawozdania zostały dołączone w wersji elektronicznej. Myślę, że Państwo radni mieli okazję się z nim zapoznać. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 4. Informacja Pana Burmistrza o pracy między sesjami. Proszę bardzo, Pan Burmistrz przedstawi informację. Czy jest z nami Pan Burmistrz? Panie Andrzeju, jest Pan Burmistrz z nami? Halo, Panie Burmistrzu. To jest zablokowane. Chwilkę poczekamy. Czekamy na Pana Burmistrza. Tak, widać i słychać. Tak, bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo, w okresie od ostatniej sesji inwestycyjnej przede wszystkim i tak trwa rozbudowa. Chcę powiedzieć, że są już naprawdę na finalnym etapie i będzie już w najbliższym czasie trwał odbiór. Oczywiście uwagi, które tam są zgłaszane, czy przez panią uwzględniane, i też również proszę tu pana przewodniczącego o to, żeby radni w najbliższym czasie również udali się na teren tej budowy i zobaczyli, jak postępują prace, bo jest również co oglądać. Trwają również prace wykończeniowe i dobiegają końca prace przy rewitalizacji parku w Głogowie Małopolskim. Termin został wydłużony z uwagi na trudne warunki atmosferyczne związane z dużymi opadami realizacji tej inwestycji. Zakończyły się oczywiście już prace inwestycyjne i budowlane i park w Rudnej i w Rowieśnicy został zakończony i odebrany. Trwa cały czas budowa hali gimnastycznej w Wysokiej Głogowskiej przy szkole podstawowej. Zakończone zostały prace, jesteśmy na etapie odbioru zakończonej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przewrotne, ale tak jak powiedziałem, ten odbiór cały czas trwa z uwagi na to i tych prac odbiorowych jest bardzo dużo, dlatego tutaj nasi pracownicy ze spółki z EKO-Głoka angażują się też w te działania i sukcesywnie wszystkie odcinki sieci i przepompowni są sprawdzane. Z innych spraw takich budowlanych to chcę powiedzieć, że trwają prace przy rozbudowie remizy OSP. W lipcu została podpisana również umowa na dokończenie budowy Domu Ludowego w Budach Głogowskich. Ta inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu. Jest realizowana również inwestycja związana z nakładkami w ramach naszego programu Asfaltowe przez Państwa Sołtysów. Są realizowane sukcesywnie, trwały prace na osiedlu Styków. Remonty wrzątkowe dróg zostały porobione. Z dużych prac inwestycyjnych, jeżeli chodzi o drogi, to trzech odcinków dróg w ramach rządowego programu na nowym osiedlu w Zabajce. Zostały ogłoszone przetargi również na budowę dwóch odcinków dróg na osiedlu Miwa. Mówię tutaj o tych odcinkach, które były zaplanowane w ramach środków rządowych, ale nie utrzymaliśmy dotacji, dlatego realizujemy je z własnych środków. I również, szanowni państwo, szereg inwestycji, o których tu nie będę mówił, pochodzących z budżetu obywatelskiego i ze środków z Funduszu Sołeckiego. Naprawdę tych zadań jest bardzo dużo, zarówno jeżeli chodzi o budowę chodników, jak i o budowę oświetlenia. W wielu obszarach jest to przewidziane do realizacji. O jednej drodze nie wspomniałem, wymieniłem drogi na Niwie, czyli Paderewskiego i Szymanowskiego, która jest kontynuacja. Również to działanie będziemy realizowali. Szanowni państwo, z innych takich ważnych rzeczy, które w tym czasie się działy, no to oczywiście sprawy związane z oświatą. Jak państwo wiecie, dzieci wróciły do nauczania w trybie hybrydowym. Miejmy nadzieję, że ta nauka już bez zakłóceń do końca roku szkolnego dotrwa i dzieci pójdą na wakacje. Trwają również egzaminy ósmoklasistów. Dzisiaj ostatni egzamin.
Matury się odbyły w tym czasie również ostatniego miesiąca. Obostrzenie wraca do pracy na starych zasadach, czyli od samego rana do godzin wieczornych. Również Dom Kultury, biblioteka, wszystkie nasze jednostki kulturalne i również związane z osobami niepełnosprawnymi starszymi również wracają do normalnej pracy. To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo świadczy o tym, że faktycznie ta normalność powoli zaczyna wracać. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć, iż w tym roku z uwagi na niestety jeszcze cały czas trwają, odbędą się dopiero we wrześniu. Tutaj data dokładna zostanie podana, ale to będzie prawdopodobnie drugi weekend września. Trwają rozmowy z główną atrakcją tegorocznych Dni Głogowa, czyli zespołem Bednarek. No nie wiem, jak się ten zespół nazywa, ale właśnie Bednarek. I proszę Państwa, również z uwagi na to, że jeszcze nie wszystkie osoby są zaszczepione, nie będzie w tym roku dożynek w tej formule, która była co roku. Dożynkowych będzie przekazane dla grup wieńcowych. To z takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o te dwie duże imprezy gminy, które są na najbliższy czas planowane lub nieplanowane. Także dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026-2021. Uchwała była prezentowana podczas rady. Chciałbym zabrać głos. Na 2021 rok, też 2021. To jest za przyjęciem przedstawionym, a kto jest przeciw? Ktoś? Pan Tomasz Baczek jeszcze do głosu. Słyszę chętnie, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany.
głos nieobecnym, uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia przeciw. Kto się wstrzymał? Thank you.
Proszę bardzo, jaką wyraziła opinię Rada Sołecka miejscowości Przewrotnym, ponieważ jest miejsce wykropkowane, nie ma tam napisanego tutaj nic. Dziękuję bardzo. Proszę może pana sekretarza o odpowiedź. Panie przewodniczący, już wcześniej była wyrażona opinia dotycząca całości terenu. Dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Porozumienie Przewrotne nr 38 przez 500 przez 2021. Kto jest za przyjęciem przez... Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poczekajmy na wyniki, czy ktoś jeszcze nie głosował, a podjęta. Pani Maria ma problemy, bo mi tu zgłasza. Cały czas jestem i was słyszę. Także dobrze, dziękuję bardzo. Kolejny uchwała numer 38 przez 501 przez 2021. Uchwała była omawiana i prezentowana podczas prac, które z państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę zmian na ulicy Ludnej Małej. Jest to uchwała numer 38 przez 2021. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie 148 przez 2019 Rady Miejskiej w Górnym Małopolskim w sprawie ustalenia sposobu kalkulowania stawki czynszu z tytułu dzierżawy inżynierii lądowej i wodnej będącej własnością gminy Połudna przez 2021. Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, to była krótka informacja, ale został usunięty zapis dotyczący, iż uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021. Ten zapis końcowy został usunięty po konsultacji, że nie jest on konieczny. Dziękuję bardzo. Rozumiem, dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie uchwały dyskusję? Przystępujemy do głosowania.
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę. Czyli obecny załącznik numer 4, czyli rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 23 zmiany studium, a poprzedni załącznik numer 5, czyli uchwały. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały. Przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego numer 5 jest to uchwała numer 38 przez 5 prezentowana podczas prac komisji. Odstępuję od jej czytania. Czy ktoś z Państwa
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Pytanie mam tutaj do Pana Burmistrza a propos ostatniej sesji. Mówił Pan, że są rozmowy na temat hydroforni tej postawienia na Wysokiej Głogowskiej. Czy coś, że tak powiem, można coś więcej informacji uzyskać na ten temat? Również jeszcze mam tutaj pytanie też, co ostatnio o to pytałem. Czy jest jakoś planowany ten wodociąg oraz budowa linii wodociągowej, sieci wodociągowej i również kanalizacyjnej na ulicy Polnej czy Słonecznej? Bo jest bardzo dużo zapytań tutaj w tym kierunku. No i po prostu ludzie by chcieli coś wiedzieć, czy jest, mają, mogą liczyć, nie wiem, że za rok coś będzie, czy za dwa lata, czy po prostu muszą, że tak powiem, na własną rękę budować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za pytanie. Czy ktoś z Państwa radnych chce głos? Tak, teraz panie radny, pan ma słychać. Dziękuję bardzo. Się przyłączyłem do Państwa. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo i szanowni panie burmistrzu. Ja chciałbym tylko podnowić prośbę z tamtego miesiąca. Chodziło mi o wysprzątanie ulicy Rzeszowskiej. Nie wiem, czy pan burmistrz chyba mnie źle zrozumiał albo usłyszał, bo odpowiadając mi na tą prośbę, mówił pan o planowanym przebudowie czy remoncie tej ulicy. Się bardzo cieszę, bardzo ważna sprawa, że jest to gdzieś tam z tyłu głowy, że to się może wkrótce stanie. Natomiast chodziło mi tylko o wysprzątanie tego piachu po prostu, który jest po zimie. No już tam chwasty rosną, naprawdę. Denerwują się ludzie, chyba mają rację, bo mówią, że po prostu już nawet nie ma sensu zamiatać chodników, bo za chwilę jest to samo. Wiem, że są problemy z pozyskaniem tej maszyny, która to robi. Dlatego, no nie wiem, może trzeba tak normalnie, no w zasadzie łopaty i miot wypuścić tam ze dwóch pracowników, myślę, że pół dnia to zrobią. Natomiast taka moja, ja jeśli mogę coś proponować, wiem, że powiat puścił tu maszynę już chyba z miesiąc temu i ulica Mickiewicza 3 Maja była posprzątana. Może by na przyszłość z nimi się dogadać, nie wiem, partycypować troszkę w kosztach i te dwie ulice przelotowe przynajmniej, żeby były zaraz po zimie posprzątane. Także bardzo bym prosił o to. Jeszcze jedna sprawa związana też poniekąd z ulicą Rzeszowską. Już prawie 5 miesięcy jest ten odcinek Rzeszowski, czy odcinek plus tych paru ulic z Równej Małej przyjęty przez miasto Głogów. Natomiast nie ma tam żadnego oznaczenia. Także bardzo bym prosił, żeby przesunąć ten znak tam właśnie, gdzie się kończy de facto ulica Rzeszowska, a zaczyna się miasto Głogów. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję panu radnemu za głos. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos, zadać pytanie? Chyba nie ma więcej chętnych osób. W takim razie zamykam dyskusję. Na zadane pytanie udzieli odpowiedzi pan burmistrz Paweł Baraj. Proszę pana burmistrza o głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na te dwa pytania, Pan Radny Pato pytał o hydrofornię. Tutaj powiem tylko tyle, że rozmowy cały czas trwają, ponieważ hydrofornia miałaby być zlokalizowana na działce nadleśnictwa i tutaj nadleśnictwo analizuje możliwości wydzielenia tej działki i przekazania na rzecz gminy. Natomiast jeżeli chodzi o wodociąg na ulicy Polnej, to jesteśmy cały czas na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale oczywiście realizujemy rozbudowę sieci wodociągowej w innych obszarach, też Wysokiej Głogowskiej, także tutaj Polna jest ważna, ale ona dla samych mieszkańców nie jest najważniejsza, ponieważ każdy mieszkaniec, który przy tej ulicy chce się budować, to może się podpiąć, że tak powiem, od strony drogi powiatowej. Natomiast ta sieć, którą my projektujemy, ona ma jak gdyby kompleksowo zabezpieczyć sieć wodociągową, natomiast ważniejsza jest hydrofornia, bo tej wody w tym akurat miejscu, w tej części Wysokiej Głogowskiej w gminie brakuje. Natomiast Pan Radny Kot mówił o zamiataniu ulicy Rzeszowskiej. Faktycznie pewnie w ubiegłym miesiącu to źle się zrozumieliśmy. Natomiast chcę powiedzieć, że również gmina już zaplanowała sprzątanie i ulice te główne w mieście, ulice gminne będą posprzątane. Przesunięcie znaku drogowego jest to już, Panie Radny, zgłoszone. Zresztą tak jak przesunięcie znaku drogowego mówiącego, gdzie się kończy Głogów, na obwodnicy Głogowskiej i też znaku drogowego z nazwą Głogów Małopolski, który stoi tutaj przy hotelu Bur, będzie przesunięty na odcinek drogi tuż przy autostradzie, tam gdzie się Głogów kończy. Kilka takich rzeczy jest zrobionych, nasi pracownicy sukcesywnie to realizują, ale też i montują inne słupki związane z nazwami ulic, także te sprawy, Panie Radny, będą na pewno w najbliższym czasie. Dziękuję. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem się porządku obrad 38 zamknięto. Dziękuję za udział w sesji rady oraz zaproszenie. Proszę, do zobaczenia. Gracias.